Co trzeba zrobić, żeby państwo było bogatsze? O rany, trudne pytanie. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby państwo było bogate? Podnieść podatki. Podnieść czy obniżyć? Podnieść. I co z tymi podatkami? Jeszcze nie wiem. Żeby państwo było bogate? Tak na serio? No tak na serio. Bardzo dobre pytanie. Ale trudna jest odpowiedź. Musiałbym to dobrze przemyśleć. Zacząć coś w końcu robić, tak. U góry tam chyba powinien zacząć coś robić, to samo by się napędziło. Co zrobić, żeby państwo było bogate? Myślę, że nie tracić pieniędzy na takie głupoty jak teraz. Jakiś tu pomnik, tam jakiś kościół, tu jakiś coś tam. Ktoś po prostu zająć i inwestować w to, co tak naprawdę się zwróci w przyszłości. Ale co robić konkretnie? No? Znaczy generalnie jakoś konstruktywnie bardziej myśleć w rządzie i to pomogłoby zwykłym ludziom osiągnąć sukces ekonomiczny. Okej, dziękuję bardzo. Nazywam się Marcin Hugo Kosiński, reprezentuję Radio Kontestacja. I chciałbym wam powiedzieć kilka słów o akcji, w którą się zaangażowaliśmy, której pomysłodawcą był agent Tomasz, jeden z naszych dziennikarzy, i w którą zaangażowaliśmy się my i mam nadzieję, że wielu innych partnerów, niektórzy już się zaangażowali, a reszta dopiero jakby zaangażuje się w najbliższych dniach czy tygodniach. Dołączajcie do nas. A teraz o co chodzi? Organizujemy taką akcję z powodu tego, że ten dom za kilka tygodni zmieni swoich lokatorów i przez następne 4 lata te osoby będą nami rządzić. I mamy taką ideę, żeby wpłynąć na nich w ten sposób, żeby rządzili lepiej niż rządzili ci ostatni przez ostatnie 4 lata, ci przez poprzednie 4 lata i ci jeszcze poprzedni, i wiecie, bo to generalnie tak samo wszyscy rządzili. Więc chcemy, żeby coś się zmieniło. I teraz jaki mamy pomysł na to? Chcemy każdemu posłowi i senatorowi w nagrodę za to, że wygrał wybory, zrobić mały prezent. Tym prezentem będzie książka pod tytułem Jak sprawić, żeby państwo było bogate? Ludwika von Misesa. Jest to książka, która opisuje, w jaki sposób działa gospodarka, dlaczego niski poziom regulacji gospodarki jest lepszy niż wysoki poziom regulacji, dlaczego niskie podatki są lepsze niż wysokie podatki, dlaczego inflacja jest tak naprawdę kolejnym podatkiem i niczym więcej, i tego typu regulacje. I generalnie mówi o tym, dlaczego wolny rynek lepiej się sprawdza niż jego duszenie, niż zabranianie wszystkiego, niż zabranianie kolejnych działalności gospodarczych, wprowadzanie kolejnych koncesji, licencji, kolejnych jakichś obostrzeń, kontyngentów i tak dalej. Wszystko to, co tłamsi gospodarkę, jest niekorzystne, a wszystko to, co doprowadza do tego, że ona się może sama regulować, jest z gruntu rzeczy bardziej opłacalne. I o tym właśnie pisze Ludwik von Mises w swojej książce, którą my chcemy podarować każdej osobie, która dostanie się do parlamentu, czyli 560 osobom. Co trzeba zrobić, żeby państwo było bogate? Nie przeszkadzać ludziom w zarabianiu. Pozwolić obywatelom działać i ograniczyć te wszystkie reformy, ustawy. Trzeba zmniejszyć podatki, proszę pana. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Jan Fior, właściciel wydawnictwa Fior Publishing, które ufundowało tłumaczenie do książki, do audiobooka, który nagrywamy. Powiedz mi proszę, co jest tak naprawdę nadzwyczajnego w tej książce? Bo jest kilkaset, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy książek ekonomicznych na polskim rynku. Dlaczego akurat ta ma być jakaś wyjątkowa? No bo to jest naprawdę ekonomiczna książka, a te, które są na polskim rynku, te kilka tysięcy, to nie są książki ekonomiczne. W takim właściwym rozumieniu tego słowa, ponieważ one się posługują fałszywym paradygmatem. Tę książkę napisał Ludwik von Mises. To jest człowiek, który nie wiem, czy w dziejach ludzkości był większy ekonomista, większy myśliciel na tematy ekonomiczne niż Mises, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że książka zrywa z obowiązującymi
półprawdami, albo nawet ćwierćprawdami, z keynesizmem, z paradygmatem, czy z ideologią, która zafałszowała życie ekonomiczne, która doprowadziła do powstania państwa opiekuńczego, czy tego państwa rzekomego dobrobytu, które w zasadzie w tej chwili się wali i być może nawet się zwali w katastroficzny sposób. To by trzeba było skierować to pytanie do rządu, wie pan, do tych ludzi, którzy są na górze i są za to odpowiedzialni. Niestety. Don't borrow too much from European Union. Zostać człowiekiem. A wszyscy muszą zostać człowiekiem? Tak. Mises jest propagatorem indywidualizmu, subiektywizmu, takiej filozofii życiowej, której człowiek jest najwyższym dobrem, który każdy ma prawo do swojej unikalności, rozwija ją, ale bierze za to odpowiedzialność. Więc to jest to wszystko, co nam dzisiaj jest potrzebne. Nie kolektywizm, nie ta masowa filozofia czy systemy polityczne, w których, wiesz, masy i tak zwane społeczeństwo jest ważniejsze niż jednostka, tylko właśnie jednostka, właśnie człowiek. Zresztą to się nawet i pokrywa z nauką Jezusa, prawda? Z katolicyzmem, który u nas jest jakby myśleniem dominującym. Zastanowiliśmy się chwilę nad tym pomysłem i pomyśleliśmy sobie, że generalnie Polacy mało czytają. I to nie dotyczy tylko posłów czy senatorów, to dotyczy w ogóle Polaków, że jakby na to nie patrzeć, jakby się na to nie obrażać, poziom czytelnictwa w Polsce jest żenująco niski. Wobec tego, jako że chcemy, żeby z tą książką zapoznało się maksymalnie dużo ważnych osobistości, to postanowiliśmy ją nagrać w formie audiobooka na taką płytkę oraz ją wydać w ten sposób. Na taką limitowaną serię, przeznaczoną tylko i wyłącznie tutaj do Sejmu, i żeby każdy z tych posłów takiego audiobooka otrzymał i żeby mógł się z nim po prostu zapoznać podczas, nie wiem, jazdy autem, podczas, nie wiem, przegrał sobie na swojego iPhone'a albo w jakiś inny sposób. No wiecie, tak jak wysłuchacie na przykład. Wobec tego, jeżeli uważasz, że to ma jakiś sens, to proszę dołącz się do naszej akcji i zorganizujmy ją razem.